Witajcie! W poprzednim odcinku omawialiśmy struktury całego kościoła prawosławnego, teraz skupmy się na naszym kościele lokalnym. Nazwa kościoła prawosławnego w Polsce to Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, w skrócie PAKP. Rozjaśnijmy nazwę. Polski, wiadomo, w naszym kraju, autokefaliczny, czyli niezależny, kościół, w definicji teologicznej jest to bogoludzki organizm, inaczej cerkiew, prawosławny. Tu odsyłam do odcinka o historii Kościoła. Ilu jest prawosławnych w Polsce? Statystyki mówią, że jest to około 500 000 wiernych. W dyptychu kościołów, o którym wspomniałem w poprzednim odcinku, polska cerkiew jest na 12 miejscu. Wynika to z daty autokefalii. Trzeba pamiętać, że jest to tylko historyczny dyptych, a poszczególne kościoły nie mogą się mieszać w sprawy wewnętrzne innych kościołów, jeśli nie naruszają one czystości dogmatu. Autokefalię, czyli samodzielność, otrzymaliśmy w 1924 roku z rąk Konstantynopola. Pierwszym zwierzchnikiem był metropolita Dionizy Waledyński, który był bardzo ciekawą postacią i polecam zapoznać się z jego życiorysem. Obecnym zwierzchnikiem od wielu lat jest metropolita Sawa. Mamy 10 biskupów. Tworzą oni sobór biskupów, który omawia bieżące kwestie z życia kościoła. Mamy 7 diecezji. Warszawsko-Bielska, Białostocko-Gdańska, Lubelsko-Chełmska, Wrocławsko-Szczecińska, Łódzko-Poznańska, Przemysko-Gorlicka i prawosławny ordynariat Wojska Polskiego. Mamy również jednostki zagraniczne, diecezję w Brazylii z 2 biskupami i 1 parafię w Brukseli. Wszystkich parafii jest około 250. Naszym językiem liturgicznym jest język cerkiewno-słowiański, ale coraz częściej służy się w przynajmniej fragmenty nabożeństw w języku polskim. Lokalnie występuje także język łemkowski, ukraiński czy białoruski. O języku naszych nabożeństw za jakiś czas pojawi się osobny odcinek. Podsumowując, polska cerkiew prawosławna jest niezależna. Naszym zwierzchnikiem jest metropolita warszawski i całej Polski, a zarządzaniem kościoła zajmuje się sobór biskupów. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.